mama, Stanisława Osińska, była długoletnim pracownikiem Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Garwolinie. Pracowała od roku 1946 do 1973. Ja swoje dzieciństwo spędziłam w bibliotece za regałami. Byłam bardzo zorientowana, która książka znajduje się na półkach, a która jest wypożyczona. Pamiętam, jak z moimi rodzicami, będąc jaka mała dziewczynka, przychodziłam do nowo tworzącej się biblioteki, były to lata gdzieś 50., koniec lat 50. Wtedy w tej bibliotece pracowała pani Osińska. No i była to biblioteka znacznie mniejsza, malutka, ale też z przyjemną atmosferą. Obecnie jest to wspaniała biblioteka, która posiada bardzo piękny, duży księgozbiór. Czy wiesz, że liczba użytkowników, którzy odwiedzili bibliotekę w Garwolinie przez ostatnie 10 lat, przekroczyła 300 tysięcy, a ilość wypożyczeń w tym czasie to prawie 56 tysięcy? Biblioteka posiada imponujący księgozbiór. Ponad 62 tysiące wolumenów. Stulecie biblioteki to doskonała okazja, abyśmy wspólnie podziękowali tej instytucji za lata służby i zaangażowanie w rozwój czytelnictwa oraz kultury w naszym mieście. Biblioteka w Garwolinie to nie tylko miejsce czytania książek. To miejsce integracji, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcam, aby korzystać z jej zasobów i aktywnie uczestniczyć w każdych jej wydarzeniach. Ilość imprez zorganizowanych w ciągu ostatnich 10 lat przez bibliotekę w Garwolinie to prawie 1400 wydarzeń, w których uczestniczyło ponad 30 tysięcy osób. Zachęcam wszystkich do odwiedzania biblioteki w Garwolinie, gdzie czeka na nas możliwość spotkania ciekawych ludzi, miłośników literatury i kultury. Myślę, że biblioteka jest jak magiczna jaskinia pełna skarbów, tylko że zamiast skarbów są tam książki. W bibliotece w Garwolinie są organizowane bale przebierańców. Może w jednym z przebrań ogarniemy się magicznymi czarodziejami? Chciałabym, żeby biblioteka obchodziła stulecie co rok. Wyobrażacie sobie, ile bajek mogłoby się wydarzyć przez ten czas? Czy myślicie, że książki z biblioteki są starsze od mojej babci? Z okazji setnej rocznicy istnienia naszej biblioteki dziękujemy wszystkim, którzy przez lata przyczynili się do rozwoju i sukcesu naszej instytucji. 100 lat pełnych inspiracji, wiedzy i wspólnych pasji literackich. Cieszymy się, że możemy obchodzić tę wyjątkową rocznicę z naszą społecznością czytelników. Niech kolejne 100 lat przyniesie nam jeszcze więcej wspaniałych książek i niezapomnianych chwil spędzonych w bibliotece.